tym roku przeżywamy 300-lecie koronacji Matki Bożej na Jasnej Górze, żeby uświadomić sobie, czym jest w ogóle koronacja, po co to koronacja, jaki to znak, jaki symbol, czy tylko to jakieś fajerwerki pobożne, czy coś głębszego. I mamy na to potwierdzenie i historyczne, i w pobożności ludu, i też w znaku koronacji, zwłaszcza królów, cesarzy. W Polsce wiemy, że już od samego początku i Bolesław Chrobry, i jego syn, i wnuk, i prawnuk, i potem koronacja i Władysława Łokietka, i po kolei wszystkich królów odbywała się w wyjątkowo pięknym ceremoniale, bazującym na ceremoniale zachodnim, na koronacji cesarzy, królów zachodnich. Wiemy, że w tradycji Kościoła przyozdabianie koronami Matki Bożej, obrazów w ogóle, figur Pana Jezusa zwłaszcza, tak jak zamiast korony cierniowej wkładano nawet jak w Krakowie mogile piękną złotą czy srebrną koronę Króla Królów. A Matka Najświętsza, wiemy to z dogmatu, który eksponujemy w pierwszy dzień Nowego Roku, dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi, podważany potem przez różne sekty, zwłaszcza w VIII wieku, przez obrazoburców, wcześniej przez Nestoriusza, że Pan Jezus nie był prawdziwym człowiekiem, albo tylko prawdziwym człowiekiem na ziemi, ale potem był tylko Bogiem, czyli jedną naturę posiadał. A my wyznajemy, że Pan Jezus stale od chwili wcielenia ma dwie natury, boską i ludzką. Stąd Matka Boża jest matką nie tylko człowieka, ale też Boga. A skoro Boga, no to jest matką całego Pana Jezusa, Boga człowieka, stąd nazywa się Boga Rodzicą. A skoro Pan Jezus jest Królem Królów, no to Matka Króla Królów ma tytuł Królowej Matki, a jeszcze przez ten pryzmat obecności tej dotykowej, wizualnej, że możemy spotkać się z nią, zobaczyć jej obraz. Przez naturę ludzką Jezusa Chrystusa możemy wyobrażać sobie, przedstawiać figury Pana Jezusa, Boga człowieka i świadków Jezusa Chrystusa. A z tych świadków pierwszą jest Matka Boża. Jego matka. Stąd dla niej przysługuje wyjątkowy kult, cześć, szacunek, a jeszcze do tego wierzymy, wyznajemy, wyszczególniamy, czcimy, szanujemy na różne sposoby. To wyraża się w różnych litaniach, pobożności, pieśniach, nabożeństwach, przez całe stulecia, przez całe istnienie Kościoła. Kim dla nas jest Matka Boża? I my dzisiaj tak postrzegamy Matkę Bożą, jako tę, z którą możemy się spotkać, dotknąć jej, spojrzeć jej w oczy. Stąd obrazy przez całe stulecia, przez całą historię Kościoła, zwłaszcza Matki Najświętszej, były czczone. Pierwsze sanktuarium po Soborze Efeskim w 431 roku, Sobór, wkrótce sanktuarium, pierwszy kościół ku czci Matki Bożej to kościół z cudownym obrazem Matki Bożej Większej, Matki Bożej Śnieżnej, Santa Maria Maggiore w Rzymie. I właśnie tam w 732 roku jako pokłosie obrazoburstwa i jeszcze innych wydarzeń też i politycznych, papież Grzegorz III koronuje Matkę Bożą właśnie w sanktuarium w Rzymie, Matkę Bożą Większą. To pierwsza koronacja, pierwsze sanktuarium w świecie. Potem dosyć długo trzeba było czekać na następne koronacje, chociaż tradycja pozostawała przyozdabiania, ale nie takiego uroczystego. Następna koronacja była za papieża Urbana VIII w 1631 roku. 1631 rok, ta koronacja była na Watykanie. I prawie wszystkie koronacje cudownych obrazów, zwłaszcza z kręgu rzymskiego, czy dzisiaj włoskiego, były odbywane na Watykanie, bądź blisko w sanktuariach.
był żywy ten kult i kult Matki Bożej i taka forma uczczenia cudownych obrazów, figur Matki Najświętszej, Matki Pana Jezusa. Ważne, że nigdy nie koronowano Matki Bożej jako samej figury Matki Bożej, postaci Matki Bożej, zawsze z Panem Jezusem. Pierwsza koronacja, to wiemy, dopiero w Ostrej Bramie Matka Boża jest przedstawiona jako osoba jedna, kobieta, ale wiemy, że ma skrzyżowane ręce na piersiach i pod sercem jest Pan Jezus. I Matka Boża otrzymała wtedy dwie korony. Jedna dla Matki Bożej, a druga na tym obrazie dla Pana Jezusa, który jest pod sercem Matki Bożej. I dlatego też nosi koronę jako znak ukoronowania cnót, jakiejś wdzięczności, symbolu wielkiej godności, wielkiej wartości cnót, które nosiła w sobie. A wiemy, że tak było w życiu Matki Najświętszej. W sposób doskonały wypełniła prawo Boże i w sposób doskonały, jako korona wszelkiego stworzenia, jest godna tego, aby nosić taki diadem. Bo wiemy, że w insygniach królewskich korona jest symbolem godności. Królewskiej godności, wielkości wybrania i przeznaczenia. Przez znak obrazu Matki Bożej, czyli świadka pierwszego Jezusa Chrystusa, zostało docenione to, kim dla nas jest Matka Boża. W katechizmie mamy to wyodrębnienie, że ikona i Słowo Boże, ikona jako Pana Jezusa i świadka Pana Jezusa, a z nich Matka Najświętsza jako na pierwszym miejscu osoba będąca, ma prawo być przedstawiana, później czczona, honorowana z największym pietyzmem i kwietyzmem. Co chcemy to czynić? I tym jest też doprowadzenie potem do koronacji Matki Bożej w znaku jasnogórskiego obrazu, cudownego obrazu. W 1717 roku pierwsza koronacja na zgodę papieża, papieskimi koronami mówimy, 8 września 1717 roku, a jeszcze te wydarzenia, które się dokonywały na przestrzeni dziejów w związku także z Jasną Górą, twierdzą Maryjną i odstraszeniem czy pokonaniem wrogów na różne sposoby i w różnych wydarzeniach. Stąd doceniali to sami nawet królowie. Wiemy, że bardzo szybko Litwini zazdrościli Polakom, więc już na następny rok, w 1718 roku, była koronacja w Nowych Trokach pod Wilnem. Potem w Kodniu w 1726 rok bodajże, bardzo szybko w Berdyczowie na Wołyniu i potem prawie 30 koronacji bardzo uroczystych aż do czasów II wojny światowej. Po uzyskaniu wolności przez kardynała Wyszyńskiego zbliżało się milenium, stąd wysyp jak gdyby koronacji znowu w Polsce, prawie 100 koronacji dokonanych przez kardynała Wyszyńskiego, często w towarzystwie kardynała Wojtyły, innych biskupów, którzy gromadzili pobożnych ludzi z naszej ojczyzny. Zwłaszcza tu mówimy o koronacjach cudownych obrazów, tak zwanych regionalnych czy diecezjalnych, ale nie przestaje to i nie umniejsza znaczeniu obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Matka Boża była zachowana od grzechu pierworodnego, ale miała wolną wolę. Mogła wybrać coś, co sprzeciwi się cnotom. Nie wybrała dlatego, że ukochała, dlatego, że wiedziała, kim jest, jaka jest jej godność.
Dlatego ona jest najbardziej godna nosić koronę, którą chcemy znowu jej złożyć z czystych serc, z wrażliwości naszych sumień i pragnienia tego, co jest piękne, dobre, szlachetne.